Dzień dobry, my też zapraszamy. Paweł Szafernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W samo południe zaczną się uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego. Jaki testament polityczny zostawił nam marszałek senior? No niewątpliwie świętej pamięci Kornel Morawiecki, pan marszałek senior, twórca Solidarności Walczącej, zostawił, myślę, dla młodych osób także w polityce taki testament, że warto być wiernym swoim ideom. Warto w polityce działać właśnie według pewnych ideałów i w ramach tego wcale nie trzeba obrażać drugiej strony. Wcale nie trzeba się kłócić i wcale nie trzeba używać argumentów, które bardzo często dzisiaj rujnują debatę publiczną, bo świętej pamięci marszałek senior, ilekroć stał na straży swoich poglądów, bardzo często takich, z którymi inni się nie zgadzali, ale także takich, z którymi on się nie zgadzał z innymi, to nigdy nie obrażał. Nigdy nie był osobą taką konfliktową. Czyli wzór polityka. A pan ma jakieś takie osobiste wspomnienia z marszałkiem seniorem? No ja bliżej miałem okazję tylko poznać w tej kadencji. Myślę, wcześniej nie znałem pana marszałka seniora. Myślę, że wszyscy młodzi politycy dziś powinni pamiętać o tym testamencie, także pozostania wiernym ideałom, a z drugiej strony wprowadzania takiej kultury politycznej. Dziś o tym dużo na pewno na antenie RMF będziemy mówić. Panie ministrze, coś optymistycznego. Donald Trump podpisał wczoraj wieczorem po południu do polskiego czasu taki dokument, który absolutnie już wiadomo, że znosi wizy dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. Kiedy realnie pierwszy polski obywatel wyląduje w Stanach bez wizy? No to jest jeszcze procedura, która musi być przeprowadzona, ale to już jest taki, powiedzmy sobie, kamień po milowy. Po ich stronie czy po naszej jeszcze? Kamień już w tej chwili wszystko jest po drugiej stronie, także kamień milowy, decyzja pana prezydenta Trumpa. Ja się bardzo cieszę, że decyzja, na którą Polacy oczekiwali wiele lat, ona była także tematem politycznym w Polsce. Pamiętam kolejne osoby, które zapowiadały, że będą zniesione wizy. Przypomnę, że Bronisław Komorowski jako prezydent zapowiadał, że sprawa nabiera tempa. Pan szef MSZ-u za czasów Platformy, Radosław Sikorski, w 2013 roku mówił, że prezydent Obama obiecał ówcześnie rządowi, że do końca kadencji zniesie wizy. Ale to, panie ministrze, nie wizy. Trump ani polscy politycy znieśli wizy, tylko Polacy, którzy po prostu tam latają i wypełniają prawidłowo formularze. I powiem, panie redaktorze, że w moim przekonaniu po prostu w Polsce potrzebny był dobry gospodarz po to, żeby tą sprawę domknąć. I wiele jest takich spraw dzisiaj w życiu publicznym, które rząd Prawa i Sprawiedliwości domyka dzięki temu, że jest dobry gospodarz. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim mówi pan o tym współczynniku. No tak, bo to jest zasługa Polaków. Ale to, jako nacji, a nie polityków. To za rządów Prawa i Sprawiedliwości Polskie Linie Lotnicze LOT rozpoczęły dużą akcję przez 2 lata, akcję składania wniosków wizowych. Wiele umów międzynarodowych podpisanych także, ja to widziałem z perspektywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ciągu ostatnich miesięcy ministrowie, którzy byli u nas, bardzo wielką wagę temu przykładali. Wiele dwustronnych spotkań, choćby umowa o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania. Czyli krótko mówiąc, pan uważa, że jest to sukces PiS, tak? Panie redaktorze, wystarczyła jedna kadencja Prawa i Sprawiedliwości, dobrego gospodarza, dyplomacja. Wie pan, ja powiem panu, podam panu jeden przykład. W 2010 roku Bronisław Komorowski jako prezydent był w Białym Domu, mówił o wizach, a dzisiaj oglądałem ten film, jak on mówił o tych wizach, a w pierwszym zdaniu Barack Obama... Samego rana takie filmy. Przygotowuje się do tego, żeby... do programu. Poważnie traktuje radiosłuchaczy i pana redaktora, żeby... I wie pan, i w pierwszym zdaniu Barack Obama po paru minutach wypowiedzi prezydenta Komorowskiego, Barack Obama odpowiedział mu, że dziękuję mu za ozdobę choinkową. A teraz mamy dobrze prowadzoną dyplomację, krótko dobre mówiąc, relacje polsko-amerykańskie. Jeszcze w duża tym roku, zasługa, w przyszłym roku pierwszy Polak duża w tym zasługa, wiz. Duża w tym zasługa prezydenta Andrzeja Dudy i rządu Prawa i Sprawiedliwości, dobrych gospodarzy. No dobrze, to w takim razie taśmy Neumana, bo czas pędzi polityka, pędzi kampania wyborcza. To jest broń obosieczna, tak mi się wydaje, bo PiS jest zadowolony z tych taśm, Platforma oczywiście my ocenią to wszystko wyborcy, ale czy nie sądzi pan, panie ministrze, że to, co powiedział wczoraj Sławomir Neumann, nie tyle wczoraj, co 2 lata temu, tak naprawdę wczoraj to zostało ujawnione przez TVP Info, a ujawnił, że Platforma tak naprawdę może liczyć na przychylność sędziów. Czy to nie dowodzi, że ta cała reforma, którą tak bardzo chwalił się PiS, reforma sądów, to jest jeden wielki pic, bo tak naprawdę ci sędziowie są tacy, jaki byli, jacy byli, albo nawet może jeszcze gorsi. No,
to pokazuje, że ta reforma jest potrzebna i my tą reformę będziemy kontynuowali, jeżeli 13 października Polacy nam zaufają, ale przede wszystkim, panie redaktorze, to pokazuje pewnego rodzaju hipokryzję, ponieważ Platforma przez lata mówiła, że pewne rzeczy zrobi, robiła wręcz odwrotnie, jeżeli chodzi o programowe, no podwyższenie wieku emerytalnego, pieniądze z OFE, no tak, i tak dalej, i tak dalej. O sędziach pokazuje, że chciałbym powiedzieć, działają tak, jak działały, o czym, czyli wolno. O czym pokazuje, nie da się pewnych reform przeprowadzić jeszcze w takim klimacie, jaki był przez ostatnie 4 lata do zmian tego typu, tak, żeby to wszystko zadziałało z dnia na dzień. Przecież to są bardzo duże reformy, na które właśnie też Polacy czekają. Ale co chciałem powiedzieć? Te taśmy pokazują kolejny raz hipokryzję. Mówili, że nie podwyższą wieku emerytalnego, podwyższają. A co to ma do tych taśm? Otóż dzisiaj z billboardów pani Kidawa-Błońska mówi o współpracy i dialogu, a te taśmy zaprzeczają temu. Panie pokazują mistrze, wręcz odwrotnie. O hipokryzji, ale ja przypomnę, że też były taśmy, na których był nagrany premier, tak? Pamięta pan? Słynne słowo Mister Ryżu. Panie redaktorze, są politycy związani z obozem władzy, którzy też nie są bardzo etyczni i moralni. A jaką funkcję publiczną pełnił premier w sytuacji, kiedy był nagrany wtedy? Nie pełnił żadnej funkcji społecznej. Dziś nie był politykiem wtedy, pracował w banku. Dziś, i to jest ta różnica, politycy z billboardów mówią co innego, a co innego mówią na taśmach. Wie pan, z tej taśmy mam wrażenie, że niektóre słowa to mogły paść na spotkaniu mafii, a nie na spotkaniu partii politycznej. Ale Neumann 2 lata temu był już w opozycji, także nie był w obozie rządzącym. No ale był politykiem, który dzisiaj politycy opozycji mówią o wzajemnym dialogu, o współpracy, a to, co jest na tych taśmach, zaprzecza temu, o czym mówią dzisiaj z billboardów. To jest po prostu ta hipokryzja. To jeszcze jedno krótkie słowo. Jak rządzili, zmieniali zdanie i podejmowali decyzje inne, dziś co innego mówią, co innego piszą na billboard. Sławomir Neumann sugeruje, że ludzie z zarzutami związani z Platformą mogą czuć się bezkarni, bo właśnie sądy będą działały długo i tak naprawdę oni nie zostaną ukarani. Twardy elektorat PiS, który tu w cudzysłowie mówi, domaga się programu Cela Plus, może powiedzieć tak, skoro ci ludzie mają zarzuty prokuratorskie, nic im złego się nie stało, to znaczy, że te zarzuty są dęte. Panie redaktorze, tylko my i tylko Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że ta reforma zostanie doprowadzona do końca, a ci, którzy mają coś na sumieniu, powinni się bać, bo jeżeli wróci Platforma Obywatelska do władzy, to właśnie będzie tak, jak mówił na tych taśmach Sławomir Neumann. Tylko Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj gwarantem, że reforma zostanie doprowadzona, a ci w Polsce, którzy popełniali przestępstwa i popełniają przestępstwa, będą musieli się bać. Wrócimy do tej kwestii, myślę, w internecie, w naszej dalszej części rozmowy. Ja jeszcze tylko coś zacytuję ze Sławomira Neumanna. Powiedział, że PiS poczuł się niepewnie, stąd te taśmy, które wczoraj usłyszeliśmy. A ja do tego dołączę słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który usilnie od 2 tygodni namawia zwolenników Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby szli na wybory. Czy coś jest nie tak w sondażach wewnętrznych? Przede wszystkim sondaże nie wygrywają. Mamy dobre wyniki w sondażach, ale sondaże nie wygrywają. Trzeba z tej przysłowiowej kanapy wstać, pójść na wybory i wie pan, bardzo często bywa tak, że ludzie mówią, jest dobrze, nie ma potrzeby chodzenia na wybory. Właśnie jest potrzeba, żeby utrzymać tą dobrą koniunkturę rządy dobrego gospodarza w Polsce, któremu nie wszystko się udało, bo trzeba to jasno powiedzieć. Ale są dla was korzystne. Panie czemu taka mobilizacja elektoratu, który zawsze miał być taki bardzo karny i chodzić na wybory? Że będziemy dalej kontynuować tą drogę i trzeba zmobilizować wszystkich, którzy chcą, aby ta droga była kontynuowana, żeby poszli na wybory. I ja też chciałbym zaapelować, żeby wszyscy, którzy uważają, że być może nie są to bardzo idealne rządy, ale są rządy partii, która w końcu realizuje program wyborczy, która mówi, która robi to, co zapowiedziała i wprowadza programy tak, żeby Polakom żyło się lepiej. Zwolennicy to trzeba iść są na wybory i głosować. I trochę śpiący się zrobili? Panie redaktorze, zawsze trzeba mobilizować elektorat, a tydzień przed wyborami tym bardziej. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie, był naszym gościem w tej części radiowej. Kłaniamy się radiosłuchaczom. Dziękuję bardzo. Życzymy dobrego dnia i przenosimy się do internetu, tam wiele innych pytań. Kłaniamy się, do zobaczenia. Do zobaczenia, bo można nas oczywiście też oglądać w kamerze dzisiaj radio, to już prawie telewizja. Panie ministrze, a może stawką tak naprawdę dla Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach nie jest taka zwykła większość, tylko taka większość, która pozwoliłaby obalić weto prezydenckie i o to toczy się bój, dlatego prezes zagrzewa do tego, żeby iść na wybory. Panie rektorze, przede wszystkim chcemy mieć większość do tego, żeby móc kontynuować to, co do tej pory zrobiliśmy. I to jest główny cel w tej chwili. Nikt nie myśli o tym, w jakim stosunku wygrać. Chcemy wygrać te wybory i móc samodzielnie rządzić. To wrócę jeszcze do tych taśm Neumanna. Czy to jest coś, co może zmienić wynik wyborów, jak pan na to patrzy?
Czy dzisiaj kampania jest niewrażliwa na tego typu rzeczy? Ja myślę, że w ostatnim czasie opinia publiczna przestała być wrażliwa na wiele różnych spraw, ale to przede wszystkim pokazuje tą hipokryzję, o której mówię, że rzeczywiście, tak jak powiedziałem, co innego na billboardach pisze Platforma, a jak, co innego mówi na wewnętrznych spotkaniach swoich, tutaj w przypadku tego, to było w Tczewie, tak? Na wewnętrznych spotkaniach partyjnych. To wrócę do mojej tezy. Wy też mówiliście, że ci ludzie, którzy są winni, będą siedzieć. Nikt nie siedzi. Panie redaktorze, to, kto będzie odpowiadał za przestępstwa, które popełnił, decyduje o tym niezależny sąd. I wie pan, są przykłady takie, że także politycy Platformy, choćby w moim okręgu koszalińskim, jest dziś kandydat do Senatu, który mówi o sobie, że jest kandydatem niezależnym, a tymczasem jest cały czas członkiem Platformy, z tego co się zdaje, to jest osoba, która ma postawione zarzuty przez prokuratora, 7 zarzutów, jest akt o oskarżenia, no te młyny mielą wymiaru sprawiedliwości. No tak, ale to dobrze, to teraz co innego, bo pan sam przyznał, że dzisiaj na kampanii wyborczą tego typu rzeczy jak taśmy jedne czy drugie nie mają wpływu. Znaczy, nie. Czy to nie jest smutna konstatacja, że dzisiaj się podzieliliśmy tak bardzo, że właściwie jesteśmy nieprzemakalni? I czy taśmy, czy cokolwiek innego nie ma już żadnego wpływu na nasze decyzje? Nie, ja nie uważam, że nie mają żadnego wpływu, bo jestem przekonany, że jednak pokazują, obnażają pewną hipokryzję i to ma wpływ, ale wie pan, były czasy, kiedy pojawiły się pierwsze taśmy, drugie, one były pewnego rodzaju szokiem dla opinii publicznej. Dziś tych taśm już jest tak wiele wokół różnych taśm jest różnych narracji, historii, niedomówień, że myślę, że jednak społeczeństwo jest bardziej impregnowane na różnego informacje, które do niego docierają, ale to, co na tych taśmach jest, to jest absolutnie bulwersujące, bo pokazuje całkowicie inny styl prowadzenia wewnętrznej polityki niż to, o czym się mówi na co dzień. I taki jest dziś standard, wynika z tego w Platformie Obywatelskiej. Zobaczymy, jak sondaże w tym tygodniu najbliższym na to zareagują, czy w ogóle będzie jakiekolwiek drgnienie. Panie ministrze, wy obiecaliście, że otworzycie tak zwane call center. On już działa, czy nie? Działa. Taki ośrodek, który by zachęcał ludzi do tego, żeby głosowali. Tak, ten jak to robicie? Ten call center działa w centrali Prawa i Sprawiedliwości. I kto dzwoni? My przede wszystkim mamy wolontariuszy, sympatyków, którzy dzwonią od rana do wieczora, ale przede wszystkim my tutaj mamy kontakt z naszymi właśnie sympatykami, wolontariuszami, z tymi wszystkimi, którzy się do nas zgłosili, ponieważ jeszcze na te ostatnie 2 tygodnie potrzebna jest taka relacja, jeżeli państwo coś potrzebują w terenie, jeżeli państwo potrzebują coś od sztabu, to sztab jest do waszej dyspozycji. Ta grupa ludzi, która działa na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, musi mieć materiały, musi mieć wiedzę, więc po to obdzwaniamy, mobilizujemy i zaopatrujemy wszelkiego rodzaju materiały wyborcze, jeżeli taka jest potrzeba. Czyli są to wolontariusze, ale oczywiście związani z partią. A skąd mają numery do osób, które odbierają po drugiej stronie słuchawkę? Ale tak jak mówię, my dzwonimy do osób, które się do nas zgłosiły i potrzebują jakichś materiałów i tak dalej. My nie dzwonimy z książki telefonicznej do każdego Polaka, tylko tak jak powiedziałem, dzwonimy do tych wszystkich, którzy chcą nam pomóc w kampanii. Aha, i jeszcze dobrze, trzeba się nagrać, powiedzieć, że chce się pomocy, a dopiero potem wy do tej osoby odzwoniecie. W ostatnim czasie do Prawa i Sprawiedliwości zgłosiło się wiele osób, które chcą nam pomagać w kampanii wyborczej. Ja to odczułem w moim okręgu koszalińskim, bo na przykład jak zrobiłem swoje banery wyborcze, to zgłosiło się mnóstwo osób, które chciały je powiesić na swoich płotach, za co im bardzo serdecznie dzisiaj z tego miejsca chcę podziękować. Ale w skali kraju jest wiele osób chętnych, które na przykład dzwonią i się pytają w centrali, czym ja mogę pomóc w kampanii wyborczej. Więc do takiej osoby odzwania wtedy wolontariusz, który przekazuje wszelkiego rodzaju informacje. Jeżeli trzeba coś wysłać, to wysyła. Jeżeli trzeba w czymś pomóc, to pomaga. Panie ministrze, PiS obiecało w kampanii wyborczej tej 4 lata temu i jeśli chodzi o kampanię prezydencką i parlamentarną, że załatwi problem frankowiczów. Jak się okazało, dopiero wyrok TSUE musiał sprawę załatwić. Czy to nie jest trochę porażka dla obozu władzy, że dopiero wyrok takiej instytucji, a z którą obóz władzy ma trochę na pieńku, sprawiła, że zapadła jakakolwiek decyzja? Pan, ja
tak jakby nie uważam, że obóz władzy ma napięku, bo wiele z trybunałem. Ale chemii nie ma. Miłości nie ma chyba. Bo przypomnę, że za rządów Platformy, Platforma wiele nie realizowała wyroków negatywnych dla rządu Platformy Trybunału. Wie pan, dzisiejsza ta decyzja otwiera drogę taką cywilnoprawną dla frankowiczów, ponieważ no, każdy kredyt jest inny. Będzie w tej chwili każdy mógł, jeżeli jest podstawa ku temu, z bankiem spotkać się w sądzie i jest pewnego rodzaju ścieżka sądowa. My przygotowaliśmy w lipcu, przez parlament przeszła ustawa, która zmieniła pewne nastawienie do tak zwanego funduszu wsparcia, to znaczy większe możliwości. No tak, ale dopiero ten wyrok de facto jest czymś takim, co gwarantuje frankowiczom, też nie wszystkim, niektórym. Tak. Możliwości lepszej sytuacji. W lipcu tego roku przeszła ustawa, która stworzyła lepsze warunki dla tych osób, które są w ciężkiej sytuacji materialnej, do korzystania z tak zwanego funduszu wsparcia. Ci, co są w ciężkiej sytuacji materialnej. Ale rzeczywiście systemowe rozwiązanie wynikające z problemów frankowiczów jest możliwe dzięki temu wyrokowi Trybunału orzeczeniu. Rząd przygląda się tej sprawie. Przypomnę, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości wspierało stanowisko frankowiczów, to po pierwsze, a po drugie Ministerstwo Finansów i pan minister Kwieciński dziś obserwuje, jak wygląda sytuacja na rynku finansowym. Tylko frankowicze nie mają chyba takiego dobrego zdania. Nie sądzą, że ministerstwo wspierało. Konkretnie co zrobiło? Panie redaktorze, ten problem przez 4 lata był odkładany. Jeżeli chodzi o sprawę frankowiczów, byłbym tutaj niepoważną osobą, gdybym powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło to, na co frankowicze wobec rządu oczekiwali. Otóż podjęliśmy pewne działania, które pewną grupę tych osób w najgorszej sytuacji materialnej dzięki tej ustawie wsparły, ale systemowo nie rozwiązały tego problemu. Dobrze, że jest to dziś orzeczenie TSUE. I tak jak mówię, nie udało się w tej sprawie zrobić to, czego oczekiwali od nas frankowicze. Zrobiliśmy wiele różnych programów, wprowadziliśmy, no ale też nie można było podejmować decyzji, które by zachwiały sektorem finansów publicznych w Polsce, czy sektorem finansowym, także sektorem bankowym w Polsce. Dlatego pod tym względem nie wszystko nam się udało zrobić, ale tak jak niejednokrotnie mówiłem, nobody's perfect, zrobiliśmy wiele. Ale tutaj rzeczywiście trzeba oddać, że nie wszystko, czego oczekiwali od nas frankowicze, zostało zrobione. Panie ministrze, czy w tej drugiej kadencji, jeśli Polacy dadzą ją Prawu i Sprawiedliwości, uda wam się podzielić Mazowsze na 2 odrębne obszary administracyjne, czyli takie województwo i wydzieloną Warszawę? Taką filozofią rządów Prawa i Sprawiedliwości, o czym mówiliśmy, jest kwestia zrównoważonego rozwoju. Znaczy tak, żeby każdy ośrodek na danym terenie mógł się rozwijać w taki sam sposób jak ośrodek obok. No i jeżeli jest potrzebna jakakolwiek zmiana administracyjna także do tego, żeby gminy na Mazowszu, będące 50-100 kilometrów od Warszawy, mogły się równie dynamicznie rozwijać jak stolica, to być może tego typu działania będzie trzeba przyjąć. Jest to oparte wszystko o to, aby, tak jakby ta dyskusja jest oparta o to, żeby możliwości rozwoju, bez względu na to, czy Polacy się urodzą w małej miejscowości, czy w dużej, były takie same. Teoretycznie tak, ale opozycja mówi, że to jest bardzo niedobre podział Mazowsze, dlatego że to jest tak naprawdę skok na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby zdobyć Warszawy, które nie możecie zdobyć od wielu lat. Panie redaktorze, opozycja już różne rzeczy mówiła i rolą rządu jest odnosić się nawet do największych głupstw, które mówi opozycja. Ponieważ przypomnę, że jak opozycja rządziła, to był system podziału środków budżetowych taki, żeby te największe ośrodki mobilizować, a one miały przez dyfuzję także działać na małe ośrodki. W związku z tym... Ale przyznam, że będzie łatwiej wtedy miasta, trochę... Miasta powiatowe nam się wyludniały, no ale nie, no to nie ma w ogóle sensu, co mówi opozycja w tym sensie, bo jak? No, co miałoby zadecydować o tym, że
że Prawo i Sprawiedliwość miałoby wygrywać nagle będą w Warszawie. Panie redaktorze, my robimy przede wszystkim wszystko, żeby te ośrodki, które przez lata były zapomniane przez naszych poprzedników, dziś dostały tlenu i mogły żyć lepiej. Jeżeli jakakolwiek zmiana administracyjna miałaby się temu przysłużyć, żeby ten rozwój był zrównoważony, to trzeba to zrobić. A będzie, panie ministrze, taka próba zmiany, reformy znów samorządowej w tej drugiej kadencji? Panie redaktorze, to jest pytanie, jakie decyzje będzie trzeba podjąć, żeby móc skuteczniej choćby środki unijne rozdysponowywać, które przechodzą przez samorządy, żeby móc skuteczniej trafiać do tych ośrodków. Będzie więcej województw? Panie redaktorze, ta sprawa pozostaje sprawą otwartą. My mówiliśmy także w innych miejscach o tym, że potrzebne jest wzmocnienie pewnych regionów. Czy to będzie w ramach reformy administracyjnej, czy w ramach innych decyzji, to zobaczymy. Na pewno potrzeba jest, żeby ten rozwój był równomierny w Polsce. A pan jest zwolennikiem decentralizacji właśnie? Wie pan co, to jest praktycznie temat, o którym moglibyśmy tutaj godzinami rozmawiać. Decentralizacja, którą przedstawili samorządowcy Platformy, czyli te 21 tez, prowadzi do tak naprawdę do podziału i destabilizacji państwa. Ja jestem za tym, żeby państwo było silne i uważam, że dziś to rozwiązanie, w którym samorząd nawzajem się uzupełnia z rządem, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, zresztą zapisanym w naszej konstytucji. Polska jest państwem unitarnym, jednolitym, a władze się uzupełniają. Ja celowo to zapytałem, bo przy okazji awarii Czajki w Warszawie pan powiedział właśnie, że to pokazuje, co by było, gdyby Polska była zdecentralizowana, czyli de facto jest pan zwolennikiem centralizacji. Nie, ja jestem zwolennikiem... Jako pełnomocnik rządu do spraw kontaktu z samorządami. Nie, nie, to jest zbyt, że tak powiem, bardzo prosto tutaj powiedziane. Po pierwsze, ja jestem za tym, żeby wzmacniać to, co jest dziś. To znaczy, że władza samorządowa, która ma w Polsce bardzo duże uprawnienia, jedne z największych w Europie, władza samorządowa ma władzę w Polsce dziś. Nasz system jest, oczywiście w Skandynawii to jest dużo bardziej rozwinięte, ale moglibyśmy rozmawiać o różnych systemach funkcjonowania samorządu. Dziś to funkcjonowanie samorządu wygląda tak, że władza samorządowa z rządową się uzupełniają i ja jestem za tym, żeby dalej kontynuować ten system, który w Polsce funkcjonuje, a nie żeby go burzyć i żeby dzielić Polskę na 16 województw, żeby każde województwo sobie zarządzało swoim obszarem. Jestem temu przeciwny. Nie jestem za centralizacją, nie jestem za tym, bo ktoś mógłby pomyśleć, centralizacja, to wszystkie decyzje mają zapadać w Warszawie. Nie. Powinno być kontynuowana forma współpracy rządu i samorządu, tak jak to w tej chwili funkcjonuje. Proszę nam szczerze powiedzieć, czy PiS myśli o decentralizacji MSWiA, tak żeby w przyszłości to był resort, który będzie tak naprawdę podzielony na dwa odrębne, czyli MSW i osobnym ministerstwem byłoby Ministerstwo Administracji. Panie redaktorze, ja całą rozmowę z panem rozmawiam szczerze, bo pan już mnie szczerze powiedział. Ja cały czas rozmawiam szczerze i tylko szczerze. Więc dziś myślimy o tym, żeby na pewno ta współpraca rządu i samorządu dobrze wyglądała. Wie pan, ja widzę na podstawie mojej pracy w MSWiA, że potrzebna jest współpraca wojewodów i administracji tej wojewódzkiej ze wszystkimi służbami zespolonymi, także z policją, ze strażą pożarną, czyli z tym wszystkim, co podlega pod służby wewnętrzne. Czyli tak? Na jednej głowie za dużo problemów. Wrócę do pytania. Może trzeba podzielić tak duży resort i tak ważny? Nie. Ja uważam, że ważna jest ta współpraca. Ważne jest to, że wojewoda na obszarze swojego działania współpracuje z całą administracją zespoloną, bo to też kwestia decentralizacji, bo jeżeli decentralizacja, to ta administracja podlegałaby nie wojewodom, a samorządowi. Na pewno trzeba szukać rozwiązań, które będą jeszcze bardziej wspierały i umacniały urząd wojewody w terenie tej administracji zespolonej. Ja nie uważam, żeby tak jakby dziś najważniejsze było to, żeby dzielić ministerstwo. To ministerstwo bardzo dobrze funkcjonuje, także współpraca. Ja odpowiadam dziś, za administrację. A w przyszłości? Uważam, panie redaktorze, że ten model się sprawdził, który dziś funkcjonuje. Czyli podziału nie będzie. Wie pan, życie stwarza różne potrzeby i jak będzie, zobaczymy w przyszłości. No parę lat temu nikt by się nie spodziewał, czy paręnaście lat temu, że będzie Ministerstwo Cyfryzacji, a dziś takie ministerstwo jest, ponieważ jest taki rozwój cyfryzacji, w którym jest potrzeba. Ale... Panie ministrze, dużo zdrowia w tej kampanii się wdarło.
bo zdrowie to jest coś, co interesuje chyba wszystkich Polaków, bo te problemy dotyczą wszystkich rodzin. Wierzy pan, ufa marszałkowi Terleckiemu, który w Sejmie kilka dni temu mówił, że mamy jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą służbę zdrowia w Europie? Znaczy, pan marszałek, jestem przekonany, mówił o poziomie wykształcenia naszych lekarzy, że służba zdrowia w tym sensie jako ja to dobrem, że mam na myśli usługi medyczne, które każdy Polak otrzymuje w przychodni czy w szpitalu. Jestem przekonany, zresztą w moim regionie, w Szczecinie, z którego pochodzę, funkcjonuje jedna z najlepszych akademii medycznych w Polsce. Ten poziom, do nas przyjeżdżają, może nie wszyscy to wiedzą, przyjeżdża na przykład bardzo dużo studentów ze Skandynawii, którzy w Szczecinie na Akademii Medycznej się kształcą. I na pewno, jeżeli chodzi w Opolu, o wykształcenie... W Olsztynie też podobnie jest. Ale Polacy nie chodzą do lekarza, do Akademii Medycznej, tylko do przychodni zdrowia. Nie, ale Polacy wchodzą do osób, które są wykształcone i mają przygotowanie do zawodu. I myślę, że to jest niezwykle ważne. Jeżeli chodzi o system taki, w ramach którego funkcjonują przychodnie, funkcjonują też lekarze tej służby zdrowia publicznej, na pewno jest potrzeba reformy, ciągłej reformy, ponieważ jest wiele spraw, które wynikają z zaniedbania. Krótko mówiąc, marszałek przesadził z tą opinią. Na pewno, jeżeli stawia się takie tezy, to trzeba je zawsze doprecyzować i tak, żeby nie budziły jakichś kontrowersji. I ja uważam, że reforma zdrowia wymaga dzisiaj kontynuacji. Wiele rzeczy się udało, ale wiele rzeczy jeszcze przed nami. Panie ministrze, pan wspomniał pan region, czyli zachodnie Pomorze. 4 lata temu, pan pamięta, jaki tam był wynik? Prawa PiS, i Sprawiedliwości. Platforma, tak? No, wiem, że w tej części koszalińskiej, z której jestem posłem, to paroma procentami Prawo i Sprawiedliwość przegrało. No i w województwie też Prawo i Sprawiedliwość przegrało. No w całym województwie. To było 30% dla Platformy Obywatelskiej, 28,5% dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan myśli, jak będzie za tydzień? Wie pan, bardzo się cieszę, że ten ciężki dla Prawa i Sprawiedliwości region także w ciągu ostatnich 4 lat przyciągnął wiele rządowych inwestycji. Ja uważam, że głos na przykład potrzebnych reform dla Pomorza Środkowego w końcu został słuchany w Warszawie. Wiele także inwestycji związanych z drogami, z wykluczeniem komunikacyjnym, które przez lata tam był, zostały podjęte. Mam nadzieję, że wyborcy także to docenią i że będzie historyczne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, ale powiem właśnie na Pomorzu Środkowym i Zachodnim, ale przede wszystkim walczymy do ostatniego dnia o każdy głos. Wie pan, ja także jak spotykam się z mieszkańcami, to proszę o to, żeby walczyli o każdy głos, bo nie można by, trzeba być pokornym. No to politycy muszą być tutaj pokorni. 30 do 28,5, jak będzie teraz? Pan co, nie chciałbym tutaj przesądzać. Chciałbym po prostu, żeby móc kontynuować te reformy, które na Pomorzu Zachodnim Prawo i Sprawiedliwość realizuje. Wie pan, wiele rzeczy, nasi poprzednicy mówili, że się nie uda. My to realizujemy. Choćby tunel w Świnoujściu. To jest inwestycja, na którą mieszkańcy Świnoujścia i regionu, ale także turyści, którzy przez lata musieli stać w kolejce na prom, czekali. To duży sukces ministra Brudzińskiego, że dało się to doprowadzić do końca i będzie prowadzona ta inwestycja. Pytanie do głowy, panie ministrze, bo pan był 4 lata temu odpowiedzialny za tą kampanię w internecie, był też chwalony za to, bo to była taka nowa rzecz wówczas. Nie odnosi pan wrażenia, że dzisiaj internet troszeczkę chyba w tej kampanii przestał być tak istotny, a znów zaczęły te stare metody wracać do łask, czyli po prostu door to door, ulotka, uścisk dłoni, rozmowa na bazarku, rozmowa na ulicy, czyli coś, co było istotne 5, 10, 15 lat temu. No, każda kampania ma inną specyfikę. Rzeczywiście 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia postawiła na mocną kampanię w internecie i rzeczywiście ona była zauważalna w sytuacji, w której inni nie prowadzili takiej kampanii. Dziś w internecie praktycznie wszyscy są obecni. Wszystkie komitety wyborcze prowadzą kampanię w internecie, dlatego ona już nie jest tak dostrzegalna jak inne. Myślę, że a propos tego, co pan mówi, to ważne jest to, że to też jest taka pewna nowa jakość, że ci politycy, którzy dzisiaj rządzą,
prowadzą kampanię również w terenie, właśnie na bazarkach, na ryneczkach, spotykają się z Polakami na małych i większych spotkaniach, bo to jest ważne, bo jeżeli ktoś oderwie się od rzeczywistości, to myślę, że straci legitymację do tego, żeby móc dalej rządzić. Więc ważne jest to, żeby się nie oderwać od rzeczywistości i być blisko ludzi. A może internet stał się takim miejscem, gdzie jest za dużo hejtu, za dużo fake newsów i Polacy już przestali tak ufać, jak jeszcze parę lat temu? Myślę, że internet jest takim samym środowiskiem do prowadzenia kampanii jak tradycyjne środki komunikacji i właśnie próbuje się też wmówić, że w internecie to musi być tylko hejt albo tylko ten, no wie pan, tak samo z jakimiś negatywnymi komentarzami człowiek się spotyka na tym przysłowiowym bazarku. Oczywiście w internecie być może więcej tego jest ze względu na to, że jest bardziej anonimowy, ale myślę, że mechanizmy są bardzo podobne. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się, dobrego dnia.